Dziękuję bardzo. Nie wiem, słychać mnie? Cieszę się. Pan redaktor był łaskawy zapowiedzieć mnie jako filozofa klasycznego, co jest właściwie skondensowaną prawdą, bo jestem z pierwszego wykształcenia filozofem, a z drugiej filologiem klasycznym, panie redaktorze. I właśnie dla młodych widzów i przyszłych pokoleń jestem jednym z ostatnich przedstawicieli tego gatunku. Tu jeszcze siedzą dwie panie filolożki klasyczne, tam siedzi pan filolog klasyczny. Jesteśmy zdecydowanie, tam są filolodzy klasyczni. O, nawet poznaję niektóre twarze, także jesteśmy zdecydowanie nadreprezentowani w tej sali. Bardzo dziękuję panu rektorowi Arturowi Góreckiemu i organizatorom za to, że mam okazję przemawiać w tak pięknej sali, a zarazem pogratulować odwagi, ponieważ zapraszanie filologa klasycznego do przemawiania jest czynem wielce ryzykownym. Po pierwsze, filolog klasyczny żyje dzisiaj w Polsce w przekonaniu, że nikt się nie interesuje tym, co on robi, więc cokolwiek powie, to nie ma znaczenia, bo i tak nikt go nie będzie słuchał. A po drugie, jako gatunek wymierający ma znaczenie, ma wrażenie, że może powiedzieć cokolwiek mu się żywnie podoba, bo i tak nie ma nic do stracenia. Ale z szacunku dla państwa i dla tej sali postaram się w miarę moich skromnych możliwości zachować godnie i odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie cui bono. To znaczy, dla czyjego dobra mamy uczyć tego martwego języka młodych ludzi dzisiaj? I odpowiedź jest prosta i krótka, dla dobra nas wszystkich. I teza ta wydaje mi się tak oczywista, a zarazem tak banalna, że jest mi wstyd, że będę zabierał państwu czas. Ale zrobię to. Kiedy święty Augustyn przebywał pod koniec IV wieku w Mediolanie, na dworze cesarskim, bo z prowincjusza urodzonego w małym mieście w Afryce awansował na stanowisko, które zostało stworzone onegdaj dla Kwintyliana, czyli profesora retoryki, jedynego, pierwszego w cesarstwie profesora retoryki, i tam właśnie przebywał, to zostawił po sobie uczniów w Kartaginie, gdzie uczył wcześniej, jeszcze przez Rzym przeszedł. I teraz w tej Kartaginie zostawił po sobie Eulogiusza. To jest bardzo mała, istotna postać, nie musicie jej państwo pamiętać. Ale ten Eulogiusz sam został nauczycielem retoryki. I teraz Eulogiusz zadał swoim studentom fragment dzieła Cycerona De Inventione, bo to był wówczas podręcznik do nauczania retoryki. I wieczorem, przygotowując się do tych zajęć, zorientował się, że nie rozumie wszystkiego z tego fragmentu. Coś, co może niektórzy nauczyciele albo młodzi wykładowcy mogą potwierdzić ze swojego doświadczenia i empatyzować tutaj z Eulogiuszem. Po prostu nijak nie mógł wgryźć się w ten tekst. To jest, proszę państwa, koniec IV wieku naszej ery. Tekst ma 400 lat. To tak jakby dzisiejsi Brytyjczycy czytali Szekspira albo my Kochanowskiego. No nie wszystko tam rozumiemy. I on nie wszystko rozumiał, ale musi stanąć przed tymi studentami i im to wyjaśniać następnego dnia. Więc co robi Eulogiusz? Gryzie się, chodzi po pomieszczeniu, nie może zasnąć, w końcu zasypia. I we śnie przychodzi do niego jego były nauczyciel, święty Augustyn, i tłumaczy mu ten fragment. I teraz, proszę państwa, może nas dziwić, że tekst Cycerona był niezrozumiały, że ktoś musiał go komentować, ale tak właśnie było. IV wiek to jest moment, w którym powstaje bardzo dużo komentarzy do Terencjusza, do Wergiliusza i właśnie do De Inventione Cycerona. To są pierwsze takie obszerne komentarze. Powiedzielibyśmy, jak to? Przecież ci ludzie mówili po łacinie. No ale to była taka łacina, nie chcę powiedzieć podwórkowa, ale to była łacina inna niż łacina literacka, łacina klasyczna. Ona się po prostu zmieniła. I teraz ci ludzie potrzebowali komentarza. To znaczy, że oni siedzieli nad tym De Inventione Cycerona w podobny mniej więcej sposób, jak my dzisiaj siadamy z uczniami i przez wieki siadano ze studentami i czytano ten tekst, to znaczy analizując, rozbierając na części pierwsze. Ten tekst jest istotny z bardzo wielu powodów. On jest przede wszystkim nazywany w średniowieczu retorika prima, bo to, a nie Arystoteles, jest źródłem wiedzy retorycznej. To jest podstawowy podręcznik. Drugi to jest retoryka ad herenium, też przypisywany Cyceronowi. To jest jedno z pierwszych dzieł, które jest wydrukowane później, kiedy dochodzi do wynalazku druku. Ale on jest też dla nas istotny, dlatego że akurat święty Augustyn przyczynił się do tego, żeby on został zachowany i żeby retoryka została zachowana. Ponieważ
Za życia Augustyna dokonuje się zmiana, chrześcijaństwo staje się nie tylko religią wiodącą, ale jedyną religią licita, jedyną religią legalną poza judaizmem. I teraz bardzo wielu neofitów pragnie zamazać wszelkie ślady po cywilizacji wcześniejszej. Augustyn jest na tyle mądry, że przechowuje ziarno edukacji klasycznej i kultury klasycznej, między innymi retorykę, filozofię, ale właśnie też muzykę. Przecież to Augustyn napisał, pragnął napisać wszystkie księgi do wszystkich artes liberales, ale napisał tylko de musica i zaczął kilka innych, ale de musica się akurat zachowało. Więc dzięki Augustynowi mamy przekazaną tę spuściznę. Istotne jest jednak to, że właśnie te dzieła zapisane łaciną klasyczną już w IV wieku wymagały komentarza. Posiadamy liczne dokumenty, w tym mowy, dotyczące programu nauczania w XVII i XVIII-wiecznych szkołach krakowskich. Podstawowym założeniem edukacji renesansowej, co widzimy na przykład w poglądach profesora Kolegium Nowodworskiego Łukasza Piotrowskiego, było to, że edukacja służy do kształcenia jak najlepszych obywateli, a także chrześcijan. Choć z czasem aspekt religijny schodzi na dalszy plan. W mowie Pallas Jana Marcinkowskiego wyczytamy, że nauka pozwala kontrolować emocje, rugować wady, uczyć cnót i doskonałej formy myślenia. Dla wszystkich było oczywiste wówczas, że najlepszym środkiem do osiągnięcia tych efektów kształcenia będzie zanurzenie się w kulturze klasycznej w oryginalnych językach tej kultury, czyli w Grece i łacinie, w greckiej gramatyce, poezji, historii, retoryce i filozofii. Podobne mowy wygłaszali także bracia Marek i Jan Sobiescy. Wiemy, że ojciec przyszłego króla Jakub kładł szczególny nacisk na to, by obaj wysłani na naukę do Krakowa młodzieńcy uczyli się pilnie łaciny. Przekazuje to w instrukcji do pana Orchowskiego. Łacińskiego języka będą uczyć się w szkole, et stilum exercendo. Ale do tego trzeba i łacińskiej konwersacyje, bo wszystkich języków najprędzej konwersacyja nauczy. Przeto doma u siebie, gdy obcych nie będzie i przy obiedzie, i doma inszych godzin, kiedy gości nie będzie, będą mówić z panem Rozenkiewiczem i z swoim wyrostkiem pana Wyżgi, który kilka lat już słuchał retoryki u jezuitów w Sandomierzu. Obecna tutaj Barbara Strycharczyk pisze następująco. Młodzi Sobiescy, czytając Eneidę, poznawali nie tylko losy rzymskiego bohatera narodowego, opowiadane jak w powieści przygodowej, lecz także zasady, jakimi się kierował ten Trojańczyk uznany przez Rzymian za przodka. Ukazane przez Wergiliusza zasady postępowania Eneasza stanowiły rzymski kodeks obywatelski, który kształtował pokolenia dzielnych Rzymian i pozwolił im podbić świat. Jakub Sobieski chciał przygotować swych synów, jak to sam napisał, nie do oderwanego lub spokojnego życia, lecz do życia publicznego albo wojskowego i obozowego trudu. Bohater o niezachwianej odwadze, dzielny w boju i wznoszeniu trudów, twardy, sprawiedliwy, wyrozumiały, a przede wszystkim z poczuciem obowiązku wobec ojczyzny, silniejszym nawet niż miłość, to już ja dodaję, bogów i bliskich, był bardzo dobrym przykładem do naśladowania dla młodego człowieka, który przygotowywał się do kariery pierwszego obywatela w państwie. Tę lekturę znał również ojciec Jakub Sobieski, znał również i dziad Stanisław Żółkiewski, na którego grobie wyryto słowa z Eneidy, wypowiedziane przez Dydonę. Exor iara liquis nostris ex ossibus ultor. Oby powstał z moich kości jakiś mściciel. I tak jak Dydonę, kartagińską królową, miał pomścić Hannibal, takim mścicielem Żółkiewskiego miał być Jan III Sobieski. Siła klasycznych egzemplów niesłabła. John Adams, o nie ma pana profesora, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w wieku 75 lat, podsumowując swoje dorosłe życie, w które wkraczał na Harvardzie jako miłośnik nauk ścisłych, stwierdza: koniecznością dla mnie stało się w pewnym momencie ograniczyć się jedynie do Cycerona. W latach 50. i 60. XIX wieku John Adams celowo czyta właściwie prawie wyłącznie klasyków, greckich i łacińskich. Przede wszystkim Cycerona, który jako homo novus, podobnie jak Adams, staje się dla niego modelem obywatela walczącego o dobro wspólne. Po latach Adams zauważa, czytając biografię współczesnego autora, biografię Cycerona,
zauważa, że właściwie, że czytając historię życia Cycerona, tak jakby czytał historię życia swojego, że właściwie wszystkie wydarzenia polityczne, wszystkie nawet anegdoty, jeśli tylko zmienić imiona i nazwiska, będą dotyczyły jego współczesnych czasów. Ten prawy człowiek, który nie posiadał niewolników, pierwszy wiceprezydent i drugi prezydent USA, swoją prawość, poglądy polityczne, według badaczy zawdzięczał kontaktowi właśnie z łaciną i kulturą klasyczną. Pisze pod koniec lat 80. w listach do swojego studiującego syna tak. W towarzystwie Salustiusza, Cycerona, Tacyta i Liviusza nauczysz się mądrości i cnoty. Zobaczysz je w całym ich wdzięku, jaki tylko język i wyobraźnia mogą podarować. Zachowaj swoją łacinę i grekę jak źrenice oka. Adams dzięki temu ułożył pierwszą konstytucję w historii, konstytucję stanu Massachusetts, która z kolei inspirowała powstanie konstytucji Stanów Zjednoczonych. Romantycy pod wieloma względami tak różni od swoich oświeceniowych kolegów, w jednym byli do nich podobni. Większość z nich uważała, że należy uczyć się łaciny i greki i poznawać świat antyczny. Bez klucza antycznego nie da się na przykład tworzyć wrót do twórczości Goethego, którego ambicją, kiedy był młodzieńcem, było zostać profesorem łaciny. Kiedy w 1808 roku w Erfurcie Napoleon pyta, czy Goethe nie mógłby poświęcić się napisaniu dzieła o współczesnych wydarzeniach, Goethe odpowiada po francusku, że wymagałyby one raczej pióra jakiegoś pisarza antycznego. Goethego łaciny zaczął uczyć już ojciec, po prostu mówiąc do niego. Greki uczył się od dzieciństwa do późnych lat, tłumaczył z obu języków. Ponieważ Goethe był owocem edukacji domowej, jego młodzieńcze przekłady z łaciny nie są specjalnie szkolne, ani specjalnie dokładne. Choć z Metamorfos Ovidiusza, jego pierwszej literackiej fascynacji, znał wiele passusów na pamięć. Miał widać dobrych nauczycieli, którzy rozumieli, że młodego poetę rozpiera inwencja i energia twórcza i być może dlatego łacina nie stała się dla niego wędzidłem, ale otworzyła wrota do wolności poetyckiej. Nie było roku w życiu Goethego, żeby regularnie nie czytał w oryginale Ovidiusza, Tacyta czy tragików greckich. I tam znajdował inspirację dla swojej twórczości. Pominę tu historię Johanna Teodora van der Kampa, wykształconego misjonarza protestanckiego, który walczył o prawa, o zniesienie niewolnictwa w Afryce Południowej. A przejdę do postaci, która pasuje tutaj jak pięść do oka. W pruskim liceum w Trewirze, katolickim Trewirze, młody Karol Marx uczył się łaciny przez 8 lat po 8 godzin tygodniowo. A ponieważ był to zdolny i inteligentny młodzieniec, jego wypracowanie maturalne napisane zgrabną łaciną, profesorowie pochwalili oczywiście po łacinie za tractatio argumenti, czyli solidność argumentacji, wiedzę historyczną, historię cognitio, zwłaszcza zaś zadbałość o piękną łacinę, latinitatis studium. Przerażenie wzbudził w nich jedynie okropny charakter pisma. Verum quam turpis litteram. Jego dysertacja doktorska dotyczyła różnic między filozofią przyrody Demokryta i Epikura, dwóch greckich materialistów. Przygotowując się do niej, zapisał 7 notatników, które zachowały się do dziś i świadczą o bardzo głębokiej znajomości kultury klasycznej. Jeden z badaczy jego twórczości, Charles Babur, stawia tezę, że cała wczesna twórczość Marksa wynika z faktu, że była ona przesiąknięta kulturą łacińską. Babur rozumie kulturę łacińską jako polityczną, teologiczną i intelektualną kulturę, która była zorganizowana wokół łaciny. To była kultura ucieleśniona w łacinie. Wspólnota praktyki, instytucji, coś więcej niż po prostu język, którym mówiono. I co więcej, nie należała ona do jednego narodu ani państwa. Rozciągała się przez wieki i przez lądy i programowała umysły wielu ludzi. Marx bronił tezy doktorskiej na Uniwersytecie Wiednia, ale zaczął ją pisać z myślą o obronie w Berlinie, gdzie doktoratów broniono wówczas po łacinie. Jego drobiazgowe studia nad presokratykami i Arystotelesem znajdują odbicie nie tylko w jego notatnikach i pracy doktorskiej, polemikach z wybitnymi specjalistami od filozofii antycznej, ale i w koncepcji materializmu, przez którą zamknął sobie ścieżkę kariery uniwersyteckiej, ale otworzył nowy rozdział w dziejach myśli politycznej. W Wadowicach nauczycielem łaciny i greki był groźny Zygmunt Damasiewicz. Dobrą anegdotą ilustrującą może i późniejsze zmiany w polskim systemie oświatowym jest i taka. Popularny Damazy wyjątkowo nie cenił zdolności ucznia Feliksa Gwizdża. Miał nawet stwierdzić, że kaktus wyrośnie mu na ręce, jeśli ten zaliczy maturę z łaciny. Otóż Feliks Gwizdź nie tylko zaliczył maturę, ale wkrótce został dyrektorem gimnazjum w Wadowicach, gdzie pracował Damasiewicz. No i Damasiewicz poszedł na roczny urlop wtedy.
Damasiewicz, jak mówiłem, był bardzo ostrym nauczycielem, ale dla przyszłego papieża był nauczycielem wymarzonym. Według wspomnień jego kolegi szkolnego Eugeniusza Mroza, Wojtyła był zawsze przygotowany do zajęć i huragan pytań Damazego kończył się często właśnie na nim, bo ten jako jedyny z klasy znał odpowiedzi. Mróz stwierdza, że w ostatnich klasach gimnazjum świat Wojtyły to przede wszystkim czytana w oryginale poezja niemiecka, łacińska i grecka. Wymienia Horacego, Owidiusza, Wergiliusza, Iliadę, Odyseję i Norwida. Tym się pasjonował, stwierdza. Nic dziwnego, że egzamin maturalny po ośmioklasowym gimnazjum klasycznym, które kończyło właśnie swój żywot na skutek reformy edukacji, 18-letni Wojtyła zakończył ocenami bardzo dobrymi z greki i łaciny, co raczej nie zaszkodziło przyszłemu świętemu zostać głową kościoła. Czy jest do pomyślenia, by ktoś z dzisiaj żyjących rodziców posłał do klasy o profilu humanistycznym z rozszerzoną łaciną swoje dziecko, marząc o tym, by młody człowiek rozwijał się w naukach ścisłych, by został wybitnym fizykiem lub matematykiem? Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. W 2018 roku najwyższą nagrodę w dziedzinie matematyki, medal Fieldsa, odebrał Włoch Alessio Figali, który swoją młodość przepędził w Liceo Classico, czyli tym typie włoskiego liceum, gdzie przez pierwsze 2 lata ma się 5 godzin łaciny, 4 greki, a później przez 3 lata 4 godziny łaciny i 3 godziny greki, proszę państwa. I jest on, i był on prymusem w tych przedmiotach i chwali się wszem i wobec, że skończył właśnie Liceo Classico. We Włoszech 100 lat wcześniej żył wybitny fizyk Enrico Fermi, który również skończył Liceo Classico. Dzięki temu, że znał łacinę, raz na targu na Campo di Fiori zerknął. Leżała tam książka napisana przez jezuitę Andrea Caraffa, taki zbiór, kompendium wiedzy z fizyki. I dzięki temu Fermi w ogóle został fizykiem. Elementorum Physicae Mathematice, napisane w 1840 roku, to było dzieło. Również najwybitniejszy polski matematyk Stefan Banach, podobnie jak Karol Wojtyła, ukończył gimnazjum klasyczne. Nie tylko nie przeszkodziło mu to w karierze matematyka, ale Banach przyznawał, że matematyka nie była uczona dobrze w jego gimnazjum, a myślenia ścisłego nauczył się właśnie na lekcjach łaciny. Bez dokonań tych klasycznie wykształconych fizyków i matematyków trudno w ogóle wyobrazić sobie stan dzisiejszej nauki. Madeleine Miller, podobnie jak Juliusz Słowacki, od dziecka obcowała z epiką Homera. Te 2 starożytne poematy, pisze sama, po raz pierwszy zainteresowały mnie w dzieciństwie, kiedy moja mama czytała mi ich fragmenty na dobranoc. Wciąż pamiętam, jak leżąc pod kołdrą, słyszałam, jak mama wypowiada pierwszy wers Iliady, śpiewaj bogini o wściekłości Achillesa, niszczycielskiej wściekłości. Natychmiast wciągnął mnie ten tekst i nie zmieniło się to do dziś. Świat Homera jest rozległy, ekscytujący, tragiczny, intymny, pełen cudów i tajemnic. Potem poszła do szkoły z łaciną, skończyła filologię klasyczną na Brown University, została nauczycielką łaciny greki i nagradzaną pisarką. I dzięki temu napisała niezwykle popularną powieść młodzieżową o Achillesie i Patroklosie i fantastyczną moim zdaniem powieść o antycznej bogini Kirke, w której to właśnie kobieta, czarodziejka znajduje się w centrum wydarzeń. W ten sposób Miller odświeża tradycję klasyczną, czyni ją przystępną i ciekawą dla młodych, niekoniecznie rozkochanych w tradycji klasycznej osób, pokazując współczesność starych greckich opowieści, nie epatując przy tym patosem właściwym na przykład Zbigniewowi Herbertowi czy T.S. Eliotowi, dla których antyk nie tylko był ciekawszy niż współczesność, ale także moralnie doskonalszy, co po pierwsze wielu młodych dziś odstrasza, a po drugie, o czym przekonywał już Petrarka, płacząc nad odnalezionymi listami Cycerona, niekoniecznie jest prawdą. Cyceron z listów to zwykły człowiek pełen ludzkich słabości, zupełnie inny niż człowiek z marmuru, z jego własnych mów czy pism filozoficznych. J.K. Rowling, pisarka znana wszystkim, poproszona została jakiś czas temu o wygłoszenie mowy rozpoczynającej rok akademicki na Uniwersytecie Harvarda, co dziś pewnie byłoby niemożliwe. Dzieli się tam swoim własnym doświadczeniem osoby pochodzącej z prowincji z niezbyt zamożnej i słabo wykształconej rodziny. Ambicje jej rodziców i horyzont ich marzeń były dość przyziemne i dość typowe, o czym mówi sama. Rodzice mieli nadzieję, że zostanę inżynierem, a ja chciałam studiować literaturę angielską. W wyniku nikogo niezadowalającego kompromisu poszłam na filologię nowożytną. Samochód moich rodziców jeszcze nie zniknął za oknem, kiedy rzuciłam germanistykę i ruszyłam pędem korytarzem w kierunku filologii klasycznej. Rowling mówi o tym, że rodzice chcieliby ich dziecko, które jako pierwsze w rodzinie poszło na studia, studiowało coś praktycznego, co może się przydać w życiu i dać jej dobrą pensję. Na pewno nie sądzili, że będzie to mitologia grecka. A jednak fakt, że Rowling zetknęła się w szkole wyższej z kulturą klasyczną, łaciną i greką, jest bezpośrednio powiązany z powstaniem serii o Harrym Potterze.
Harry Potter to jest książka, która budzi różne kontrowersje, ale należy powiedzieć wprost, że jest to książka, dzięki której miliony dzieci na świecie nauczyły się czytać, w tym moje. I ja jako specjalista od literatury chrześcijańskiej nie uważam, że jest w niej coś zdrożnego. Nie będę tu wspominał o tym, że Rowling spotkanie z kulturą klasyczną okazało się o wiele bardziej dochodowe dla niej i brytyjskiego fiskusa, dla Hollywood, sporej grupy aktorów, wydawców, tłumaczy, księgarzy, twórców figurek, peruk, szat, kart do gier, długopisów i długo by tu wymieniać, niż gdyby poszła studiować nawet informatykę albo medycynę, nie mówiąc o inżynierii, prawda? Ważniejsze wydaje mi się coś innego. Rowling w swoim przemówieniu zauważa, że jedną z wielu rzeczy, których nauczyła się na końcu tego korytarza z filologią klasyczną, w którą zapuściła się w wieku 18 lat w poszukiwaniu czegoś, czego nie potrafiła wtedy zdefiniować, było to, co napisał grecki autor Plutarch. To, czego dokonamy wewnątrz siebie, zmieni zewnętrzną rzeczywistość. Do tej pory, ktoś może mi zarzucić, mało mówiłem o obecności łaciny we współczesnej polskiej edukacji. Po pierwsze dlatego, że jest to bardzo krótki temat. Łaciny w polskiej szkole właściwie nie ma. Po drugie dlatego, że kosztowałoby mnie to bardzo wiele złych emocji, a nie chciałem tym epatować, bo nikogo z Państwa nie namówię do nauki łaciny, grzmiąc na poprzednich ministrów, szefów wydziałów kultury, rady pedagogicznej i dyrektorów, którzy pozwolili odejść nauczycielom bardzo często świetnym i na ich miejsce zatrudnili tych, którzy przygotowują ich na przykład do matury z języków nowożytnych albo różnych innych przedmiotów. Ale to jest prawda, tak? Każde pójście na emeryturę nauczyciela łaciny jest okazją dla Rady Pedagogicznej, żeby łacinę zlikwidować. A właściwie tych okazji już będzie coraz mniej, bo jak powiedziałem, łaciny w Polsce właściwie nie ma. Po trzecie, zajmowałem się tak długo odpowiedzią na pytanie cui bono, dla czyjego dobra, bo uważam, że jest to podstawowe pytanie, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości. I teraz, kiedy ja mówiłem tutaj o spotkaniu z łaciną i kulturą klasyczną wszystkich wyżej wymienionych osób, mówiłem o setkach godzin spędzonych w szkole i na uczelni na opanowaniu języka antycznego w stopniu pozwalającym na samodzielną lekturę tekstów. To w Polsce jest niemożliwe. Uczeń w Bawarii może uczyć się łaciny przez około 900 godzin w całym cyklu szkolnym. Podobnie Włoch czy Austriak, Belg czy Francuz dostanie połowę tego. U nas najdłuższy wymiar nauki o łaciny obecnie w systemie to jest 240 godzin, ale to dotyczy, proszę Państwa, 20 kilku klas w roczniku, jak Polska długa i szeroka. To jest mniej niż w samym Monachium. Trzeba otwarcie powiedzieć, że nie ma sensownego powodu, żeby zamykać młodym ludziom w Polsce drzwi do spotkania z kulturą klasyczną na takich prawach, na jakich przez wieki ludzie się spotykali dla swojego pożytku. Naprawdę, ja po prostu nie widzę powodu, dla którego ta liczba jest taka mała. Kiedy spojrzymy na rok, powiedzmy 92 jako punkt zero, to zobaczymy, że co 10 lat liczba uczniów uczących się łaciny w Polsce spada mniej więcej czterokrotnie. To jest wodospad, który naprawdę nie jest wytłumaczalny w żaden sposób przez porównanie z Europą Zachodnią, do której w 2004 roku niejako formalnie zostaliśmy na nowo wpuszczeni. Chciałem zadać Państwu pytanie. Co by było, gdyby J.K. Rowling nie poszła na filologię klasyczną, a na marketing i zarządzanie? Czy Karol Wojtyła zostałby papieżem, gdyby nie miał łaciny i greki na maturze? Jak pisaliby Słowacki, Goethe, Miller, gdyby nie czytano im Homera od kołyski? Czy Stefan Banach zostałby genialnym matematykiem, a Enrico Fermi fizykiem? Czym byłaby demokracja amerykańska, gdyby ojcowie tego państwa nie czytali w oryginale Cycerona? I tak dalej, i tak dalej. Łacina nie jest niepraktyczna. Przez wieki lekcje łaciny przysłużyły się nam wszystkim na tysiące różnych sposobów. Łacina i kultura klasyczna były i nadal w wielu miejscach świata są pewnym zestawem ćwiczeń, pewną formą i treścią, które oddziałując poprzez konkretne osoby przynosiły i przynoszą kulturze światowej pożytek. Lekcje łaciny i spotkanie z kulturą klasyczną, co starałam się pokazać, inspirowały osoby wybitne do tworzenia nowych idei, dzieł sztuki, form życia politycznego. Istotne jest to, że osoby te
były kompletnie różne, żyły w zupełnie innych czasach. Ich spotkanie z łaciną i kulturą klasyczną na zawsze jednak zmieniło świat. Augustyn, Stefan Banach, Karol Marx, wszyscy inni bohaterowie mojej opowieści formy myślenia i sposoby opowiadania wykuwali, ćwicząc się na Cyceronie, starożytnych tragikach i filozofach. Bracia Sobiescy, John Adams, czytając, pisząc, a niekiedy myśląc w martwym już dziś języku, przyswajali sobie świat antyczny, by przemienić swój. Antyk jest przy tym na tyle uniwersalny, że inspirował wszystkich, proszę zobaczyć. I nic dziwnego, bo kwestia nauczania łaciny w szkole nie jest kwestią ideologiczną albo światopoglądową, ale zdroworozsądkową. Stworzone i rozwinięte w grecko-rzymskim antyku gramatyka, retoryka, filozofia, poezja tragiczna i liryczna były i są praktyczną szkołą rozwoju intelektualnego i duchowego, nie tylko humanistów i lekkoduchów. Odcinanie uczniów polskich od możliwych inspiracji, które sprawdzały się przez wieki, jest natomiast z pewnością szkodliwe. Dlatego bardzo się cieszę, że Państwo w ministerstwie zauważacie tę tendencję i próbujecie ją odwrócić. Oby opinia publiczna w Polsce okazała się na tyle dojrzała, by zrozumieć, że zwiększenie liczby osób uczących się w Polsce łaciny nie jest żadnym powrotem do średniowiecza albo ideologicznym projektem konserwatystów, ale sensownym działaniem, które może przyczynić się do dobra wspólnego. Bo tak przez wieki było. Wnikliwe studiowanie w oryginale wybitnych arcydzieł literatury antycznej i nie tylko antycznej, co starałem się wykazać, jest nie tylko pożyteczne, ale, na co już zabrakło mi czasu, jest fantastyczną duchową i intelektualną przygodą, której życzę jak największej liczbie młodych osób żyjących w naszej zwaśnionej republice. Dziękuję bardzo. Przepraszam, gospodarze tego spotkania poprosili mnie, żebym powiedział 3 minuty o Olimpiadzie Języka Łacińskiego. Ja jestem właściwą osobą, żeby mówić o Olimpiadzie Języka Łacińskiego z dwóch powodów. Jeden mniej ważny, jestem szefem Komitetu Głównego, a drugi jest taki, że mam tyle samo lat, co Olimpiada Języka Łacińskiego. Więc Olimpiada jest już dosyć zaawansowana wiekiem. Jest wspaniałym przedsięwzięciem, jest wspaniałym dlatego, że organizują ją wspaniali ludzie, którym się chce i robią świetną robotę. To są sekretarze okręgowi, to są ludzie sprawdzający pracę, pytający, egzaminujący uczniów, układający pytania, układający test. To są przede wszystkim nauczyciele, którzy bardzo często kosztem swojego prywatnego czasu i życia rodzinnego przygotowują uczniów do tego, żeby zmierzyli się z tekstem wymyślonym i napisanym kiedyś przez autentycznie żyjącą, chodzącą po tym świecie personę, taką jak Juliusz Cezar, Marek Tullius Cyceron albo ktoś inny. I mają możliwość zyskania wglądu w myślenie tych ludzi bez żadnego pośrednika. To jest największa zaleta Olimpiady Języka Łacińskiego, że ten przekaz jest bezpośredni. Oni obcują z tamtymi ludźmi, gigantami historii i myśli. I Olimpiada Języka Łacińskiego jest, jak mówiłem, organizowana już od ponad 40 lat, ale liczba uczniów zmniejsza się proporcjonalnie do zmniejszania liczby uczniów uczących się w Polsce łaciny. Bardzo trudno namówić jest młode osoby, które nie mają łaciny, do tego, żeby startowały. Natomiast dzieje się pewien cud. Otóż niektórzy młodzi ludzie sami siebie namawiają. To znaczy mamy coraz więcej przypadków, że laureatami zostają osoby, które nigdy nie miały łaciny w szkołach. Nie mówię tego, będąc dumnym z tej sytuacji. Wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to powód do ubolewania, że nasza szkoła nie jest w stanie zapewnić uczniom tego, co muszą zdobywać sobie sami kosztem własnej pracy. Dlatego bardzo Państwa proszę o życzliwość w swoich myślach i czynach wobec języka łacińskiego. Mówię to do kuratorów oświaty, do właśnie nauczycieli, do wszystkich Państwa decydujących o życiu, ale też do Państwa jako do rodziców, żebyście pomyśleli jeszcze raz, czy naprawdę warto pozbywać się tej łaciny, bo to nam grozi, że znikniemy już zupełnie. Dziękuję bardzo i przepraszam, jeśli zająłem za dużo.